I ostatnia rzecz dotycząca siły i mocy. Kiedyś w National Geographic oglądałam taki film, w którym było pokazane, jak wielki tygrys siedzi na drzewie, po czym skacze z wysokości do wody, a pod wodą był krokodyl i uderza w punkt, łapie go mocno za gardło, przegryza mu to gardło i dzięki temu jest w stanie tak naprawdę go pokonać i go zjeść finalnie, taki był cel. I muszę wam powiedzieć, że widziałam doskonałą precyzję i zero lęku. On był skupiony na tym, co ma zrobić. Startował z wysokiej pozycji, był nie na swoim terenie, bo krokodyl był w wodzie i to jest jego doskonałe miejsce do życia i funkcjonowania. I odniósł zwycięstwo. I wczoraj na modlitwie wstawienniczej ten obraz mi się przypomniał. I Duch Święty mi pokazał, jaką mamy siłę, jaką mamy moc, jaką mamy precyzję, jak taki tygrys, że jesteśmy w stanie na terenie nieprzyjaciela z każdej pozycji, w jakiej jesteśmy, uderzać celnie i zwycięstwo jest naszym udziałem. Więc nieważne, w jakim jesteś stanie, nieważne, w jakiej pozycji dzisiaj jesteś, jesteś na terenie nieprzyjaciela, to jest nieistotne. Bo ziemia należy do ciebie, wszystko jest ci podległe, jeżeli tylko ty się zdecydujesz i skupisz się na swoim celu. I będąc doskonale skupiony na tym, co się wydarzyło na krzyżu, nie dasz dojść żadnej wątpliwości po drodze do twoich myśli, to uderzasz celnie i zawsze odniesiesz zwycięstwo. I zawsze zjesz krokodyla. Amen. Amen. Amen.